Będziemy robić wzór, który w internecie i na stronach funkcjonuje jako plaster miodu. Wzór wyjątkowo przestrzenny, dodający grubości i w pierwszym odruchu, kiedy na niego patrzymy, to dosyć skomplikowany, ale zaraz się okaże, że wcale taki skomplikowany nie jest. Uprzedzam jedynie, że jest to wzór, który jest dosyć pracochłonny, przybywa go powoli i przede wszystkim jest bardzo włóczkożerny, więc planując użycie go, bierzmy pod uwagę, że włóczki musimy mieć troszeczkę więcej. Najpierw zaczniemy od zrobienia wersji płaskiej, czyli kiedy chcemy na przykład zrobić tylko przód albo tył sweterka i później zszywać poszczególne części. Żeby zacząć, musimy mieć na drutach taką sytuację, że mamy bezpośrednio lewe oczka i na tych lewych oczkach będziemy budować nasz wzorek. Co to oznacza? Oznacza to, że nabrałam oczka i przerobiłam jeden rządek prawymi i po drugiej stronie drugi rządek też prawymi. Tym sposobem na prawej stronie mam w tej chwili lewe oczka. I zaczynamy robienie wzoru. Oczko brzegowe, ono się przyda później do zszywania, poza tym inaczej się nie da. I teraz uwaga, będziemy powtarzać sekwencję. Robimy zwykłe oczko prawe i prawe patentowe, czyli wbijam się piętro niżej, nie w pętelkę na drucie, tylko pięterko niżej. I powtarzamy zwykłe prawe, prawe patentowe, zwykłe prawe patentowe, zwykłe prawe i patentowe. Zwykłe, patentowe, zwykłe, czasami trzeba sobie dobrze tutaj ułożyć, żeby nam się wbił drut dobrze, patentowe, zwykłe i piętro niżej, zwykłe, piętro niżej, zwykłe, piętro niżej. Dochodzimy do ostatniego, które jest oczkiem brzegowym, niezależnie co się dzieje, zawsze przerabiamy tak, jak przerabiamy oczka brzegowe, w moim wypadku na prawo. Pierwszy rządek za nami, idziemy do drugiego rzędu i teraz uwaga, zdziwienie, też będziemy robić same oczka prawe, ten wzór tak wygląda, czyli moje oczko brzegowe i teraz musimy się dobrze przyjrzeć temu, co się tutaj dzieje. Jeżeli o nas chodzi, to tak, mamy tutaj, możemy sobie zajrzeć nawet na drugą stronę, to było moje oczko patentowe. Czyli w tym miejscu mam dwie nitki. Jedną nitkę i drugą nitkę. Łapiemy tą, która jest ewidentnie nitką luźną. Czyli tą, którą złapaliśmy dodatkowo. Wkładam drut w nitkę luźną. Wkładam drut w nitkę na drucie. Tak? Czyli to jest moja luźna nitka. Nitka na drucie i przerabiam na prawo. Lewe oczko zwykłe, tak, mam tu jedną niteczkę, przerabiam po prostu na prawo. I znowu, szukam nitki luźnej, ewidentnie ta, wkładam drut, jednocześnie wkładam w oczko na drucie, wszystko razem, na prawo. Zwykłe oczko lewe na prawo. I znowu, luźna nitka, mam już drut w niej, wszystko razem na prawo. Zwykłe prawe. To prawe z nitką dodatkową. Zwykłe prawe. Prawe z nitką dodatkową. Zauważcie, że łatwiej mi jest włożyć drut po prostu pod nitkę i wcale nie wkładać jej na drut, bo wtedy zaczyna się robić bardzo niemiła sytuacja, bo trudno jest złapać to oczko jednocześnie. Więc po prostu wkładam drut w zwykłe oczko i wszystko razem dokładnie na prawo, żeby mi nic nie uciekło. Zwykłe prawe i znowu z dodatkową nitką. Zwykłe prawe i z dodatkową nitką. Zwykłe z dodatkową nitką. Zwykłe z dodatkową nitką. Zwykłe, oczko brzegowe, cokolwiek by się działo, przerabiamy jak brzegowe, czyli u mnie na prawo. I teraz uwaga, okazuje się, że będziemy robić tak naprawdę znowu
pierwszy rządek, tylko go nieco przesuniemy. Oczko brzegowe. I teraz patrzymy sobie, co mamy na drutach. Mamy zwykłe oczka lewe i oczka lewe z podwójną niteczką. Te, które wcześniej były z tą łapaną nitką. To teraz tak. W zwykłym oczku lewym robię oczko patentowe. Oczywiście prawe. Nad oczkiem, gdzie wcześniej na drugiej stronie były łapane dwie nitki, robię zwykłe oczko prawe. I znowu patentowe, prawe, patentowe, prawe, patentowe, prawe, patentowe. Zobaczcie, że tą dziurę teraz już widać znacznie lepiej niż w tym pierwszym rzędzie przez nas robionym. Prawe, patentowe, prawe, patentowe, prawe, patentowe, prawe i tak do końca oczko brzegowe. Już delikatnie widać, że te nitki zaczynają nam się układać. Robimy czwarty rząd. Dokładnie tak samo jak poprzedni rząd parzysty, czyli oczko brzegowe i znowu patrzymy, co się dzieje. Tam, gdzie mam zwykłe oczko lewe, to robię oczko prawe, a tu, gdzie mam dodatkową nitkę, szukam jej, tej luźnej nitki, bo pamiętamy, że mamy dwie. Jedną tą poprawną, niezbyt luźną i drugą taką bardzo luźną. Przerabiam razem z tą nitką na prawo. Jak widzicie, we wszystkich rzędach robimy same prawe oczka. I znowu, zwykłe oczko na prawo, szukam luźnej nitki, na prawo. Zwykłe prawe, to z dodatkową nitką. Zwykłe prawe, to z dodatkową nitką. Pamiętamy, że nie wkładamy jej na drut. Zwykłe prawe, to z dodatkową nitką. Zwykłe, z dodatkową nitką. Zwykłe i znowu dwie nitki razem na prawo. I tak do końca. I przejdziemy do rzędu parzystego, czyli w naszym przypadku mamy rząd piąty. I znowu to samo, czyli w rzędach tych nieparzystych patrzymy, co mamy. Tam, gdzie mamy oczko z podwójną nitką wcześniej, to przerabiamy je po prostu na prawo. A oczko, które jest zwykłym oczkiem lewym, przerabiamy jako oczko patentowe. Czyli pozwólcie, że ja już to zrobię w normalnym tempie. Czyli mamy prawe patentowe. Mała poprawka, patentowe, prawe, patentowe i oczko brzegowe. Tak powtarzając rzędy, już minimalnie widać, że te oczka nam się układają. Tak naprawdę wzór pojawi się po około 9-11 rządkach, kiedy te oczka będą rzeczywiście ładnie poukładane.